Oto Toyota GR Yaris, jeden z najbardziej wyczekiwanych hot hatchy ostatnich lat, który swoje istnienie zawdzięcza głównie powrotowi japońskiej marki do mistrzostw świata w rajdach samochodowych. Bez wątpienia jest to kapitalny samochód, ale sama idea połączenia mocnego silnika z napędem na obie osie w nadwozie popularnego hatchbacka nie jest niczym nowym. Wystarczy wspomnieć kilka generacji Golfa R i Audi RS3, a ostatni Focus RS jest przecież duchowym spadkobiercą Escorta RS Cosworth. Ale każdy z nich jedynie podążał ścieżką wyznaczoną przez włoskiego reprezentanta segmentu C, który przypadkiem został jednym z najbardziej utytułowanych samochodów rajdowych w całej historii tego sportu. Przed Wami jedyna w swoim rodzaju, legendarna Lancia Delta. Na początek jak zwykle kilka słów o samym modelu, ale tym razem zanim przejdziemy do sedna, minie trochę czasu. Ten przydługi wstęp jest jednak konieczny, aby w pełni zrozumieć, jak wielkie znaczenie dla Lancii miał mieć sukces Delty. A więc cofnijmy się o całą dekadę wstecz od momentu jej debiutu, czyli do 1969 roku. To właśnie wtedy marka z Turynu została przejęta przez inną markę z Turynu, konkretnie przez koncern Fiata. Nie było to szczególnie trudne, bo Lancia od dłuższego czasu tonęła w długach i bez takiego wsparcia pewnie długo by nie pociągnęła. Co ciekawe, ta kiepska kondycja finansowa nie wynikała z braku ciekawych modeli czy słabej reputacji. Lancię najzwyczajniej w świecie dobiły koszty produkcji. Prosty przykład. Oto Fulvia, najpopularniejszy model w gamie i chociaż była bardzo udana i stały za nią głośne sportowe sukcesy, to przegrywała z konkurentami głównie przez swoją wysoką cenę. Fiat z kolei był ekspertem w robieniu samochodów po taniości, więc jego know-how w tej dziedzinie i idąca za tym standaryzacja technologii miały wreszcie przynieść zyski. Brzmi jak dobry plan, ale pojawił się problem, a nawet wiele problemów. Chociaż lata 70. to bez wątpienia jeden z najbarwniejszych okresów w historii w ogóle, to miały też wiele ciemnych stron. Kiedy wszyscy kołysali się w rytmie disco, albo zdzierali gardła do najnowszych rockowych hitów, w tle dalej trwała zimna wojna, wojna w Wietnamie, kryzys paliwowy i co gorsza, pojawiła się ABBA. Na dodatek Włosi, podobnie jak wiele innych państw, mieli tyle problemów natury społeczno-ekonomicznej, że można zrobić o tym kilka filmów dokumentalnych i dalej nie wyczerpać tematu. W obliczu tego całego zamieszania trudno się dziwić, że w fabrykach nie brakowało ludzi, którzy znacznie chętniej brali udział w strajkach, niż przykładali się do swoich codziennych obowiązków, co naturalnie przekładało się na jakość tego, co z tych fabryk ostatecznie wyjeżdżało. I właśnie w takich warunkach Lancia pod wodzą Fiata chciała dokonać wewnętrznej rewolucji. A przynajmniej próbowała. Efekty? Powiedzmy tak. Delikatnie mówiąc, modele Beta i Gamma nie dały rady zawojować rynku. A ta pierwsza w szczególności dała radę poważnie naruszyć dotychczas dobrą reputację marki. Najlepsze, co wyszło z rąk inżynierów Lancii, to genialny Stratos. Ale zgadnijcie, czy jego celem było zarabianie pieniędzy, czy raczej prężenie muskułów. Nie wyglądało to więc za dobrze, na dodatek sam Fiat znalazł się pod presją, bo na jego podwórku niespodziewanie zaczął panoszyć się intruz z Niemiec, a konkretniej Volkswagen i pierwsza generacja Golfa. Jednak paradoksalnie był to dobry impuls, bo zmusił Włochów do stworzenia dla niego godnego rywala, czyli modelu Ritmo. Lancia też miała powody do zadowolenia, bo kompaktowy Fiat stał się bazą dla samochodu, który wreszcie miał jej przynieść komercyjny sukces. Chociaż oba auta dzieliły technologię, to pod względem charakteru chyba nie mogły się bardziej różnić. Projekt Fiata ewidentnie miał się rzucać w oczy i ten cel został osiągnięty. Sylwetka Delty, za którą odpowiadał, o ironio, projektant Golfa, czyli Giugiaro, miał trafiać w bardziej tradycyjne gusta. Cechuje go, jak to się ładnie mówi, stonowana elegancja. Czyli po ludzku jest raczej nudna. Nie mówię, że jest brzydka, bo nie jest to prawda, ale w tej bazowej postaci po prostu nie robi takiego wrażenia. Od zwyczajny hatchback. I tak musiało być, skoro jej odbiorcami mieli stać się klienci szukający w tym segmencie czegoś nieco bardziej prestiżowego. Te aspiracje dobrze oddawało bogate wyposażenie,
Wiele rzeczy dostępnych w Delcie wcześniej można było znaleźć jedynie w autach wyższych klas. Światowy debiut przypadł na targi we Frankfurcie w 1979 roku, ale trudno powiedzieć, że Delta była ich największą atrakcją. Bardziej liczyła się nowa klasa S Mercedesa czy Opel Kadett, a swoich wielbicieli znalazł też nasz rodzimy Polonez. Ja zostawię was z tym klipem na dłużej, bo ta prezentacja jest po prostu tak kiczowata, że aż piękna. Dobra, wracamy do tematu. Kiedy nowa Lancia trafiła w ręce dziennikarzy, to okazała się być na tyle udana, że zasłużyła sobie na zwycięstwo w plebiscycie na samochód roku. Tytuł z pewnością prestiżowy, ale w ogólnym rozrachunku niezbyt przełożyło się to na jakiś oszałamiający sukces sprzedażowy w Europie. Nie pomogła nawet współpraca z Saabem, na mocy której Deltę w Skandynawii oferowano jako model 600. Widać, że wiele osób wciąż miało świeże w pamięci grzechy poprzednich modeli. Nowa Lancia wkrótce doczekała się siostrzanej wersji z nadwoziem typu sedan, znanej jako Prisma. Jestem niemal pewny, że wielu z was widzi ten samochód po raz pierwszy i raczej ostatni. Włosi z biegiem czasu sukcesywnie rozwijali Deltę, wprowadzając do oferty silniki diesla, a nawet wersję z napędem 4x4. Wreszcie na horyzoncie pojawiły się też szybsze warianty. Najpierw model GT, a później HF Turbo, rozwijające 130 koni mechanicznych. Jednak żaden z nich nawet nie śnił o zdobywaniu sportowych laurów, bo zwyczajnie nie było takiej potrzeby. Za to w firmie najpierw odpowiedzialny był Stratos, a kiedy na horyzoncie pojawiła się grupa B, to inżynierowie Lancii przygotowali kolejne arcydzieło, model 037. Ten samochód był wręcz stworzony do wygrywania i pewnie zupełnie zdominowałby klasyfikację na kilka sezonów, gdyby nie to. Pomimo cwanych sztuczek wymyślanych przez fabryczny zespół kierowany przez legendarnego Cesare Fiorio, było jasne, że dni chwały tylnego napędu w rajdach są już policzone i podobnie jak reszta konkurencji trzeba podążyć ścieżką wytyczoną przez Audi. Odpowiedzią Włochów była stworzona wspólnie z Abarthem Delta S4. Oczywiście ta potężna konstrukcja Deltą była tylko z nazwy, ale wiadomo, chodziło o względy marketingowe. W każdym razie, z taką bronią i bardzo mocnym składem kierowców nic już nie mogło stanąć na przeszkodzie Lancii, prawda? No niestety nie. Sezon 1986, a więc ten, który miał być pierwszym pełnym rokiem startów Delty S4, był jednocześnie ostatnim dla całej grupy B. Seria tragicznych wypadków zadecydowała o skasowaniu serii przez FIA, a sama Lancia podczas rajdu Korsyki w tragicznych okolicznościach straciła swojego lidera, Henry'ego Toivonena i jego pilota Sergio Cresto. Koniec końców, w kolejnych latach w rajdach miały rządzić samochody bardziej restrykcyjnej grupy A. Jak się zapewne domyślacie, spowodowało to ogromne przetasowanie w stawce. Producenci, którzy wcześniej pompowali miliony w rozwój swoich prototypów, teraz stanęli pod ścianą. Tylko jeden zespół nie musiał się o nic martwić. Ciekawe, czy jesteście w stanie zgadnąć, który. Lancia Delta HF Turbo 4WD została zaprezentowana jakieś 2 miesiące przed decyzją o zakończeniu grupy B, a więc w kwietniu 1986 roku. Z zewnątrz stosunkowo niewiele zdradzało drzemiący w niej potencjał. Od kilka dodatkowych oznaczeń, 4 osobne reflektory w miejsce zespolonych kloszy, i w sumie tyle. Ale to co najlepsze, jak zwykle, kryło się w środku. Pod maskę trafił turbo doładowany 2-litrowy silnik pożyczony z większego modelu Tema, rozwijający 165 koni mechanicznych, co pozwalało na sprint do setki w mniej niż 8 sekund. W tamtych czasach budziło to ogromny respekt, a jak się później miało okazać, był to dopiero początek. Pomocny w szybkim nabieraniu prędkości był napęd, wzorowany na tym z rajdowej Delty S4. Układ wykorzystujący 3 dyferencjały może i był nieco skomplikowany, ale z pewnością bardzo efektywny. W tamtych czasach niewiele samochodów mogło dotrzymać kroku Delcie, która prowokowała do agresywnej jazdy na limicie przyczepności.
Jak się zapewne domyślacie, przez swoje spore możliwości auto z miejsca zyskało sympatię dziennikarzy i stało się bardzo pożądane przez kierowców o sportowym zacięciu. Prawdziwą legendę zbudowały jednak rajdy. Niedługo po premierze Lancia skończyło homologowanie samochodu, naginając przy tym parę zapisów regulaminu, ale to jest mały szczegół. W każdym razie, kiedy w końcu Delty w kultowych barwach Martini mogły stanąć na starcie, były gotowe do zniesienia w pył konkurencji. I to całkiem dosłownie, bo w debiutanckim sezonie Lancia zwyciężyła w 9 na 13 rund, a jej trzej kierowcy, czyli Kankkunen, Biasion i Allen, między sobą rozstrzygnęli losy tytułu, pieczętując tym samym dublet zespołu. Sugestie tych wspomnianych trzech dżentelmenów znajdują odzwierciedlenie w postaci zaprezentowanej kilka miesięcy później Delty Integrale, która oprócz dodatkowych 20 koni mocy otrzymała szereg zmian w zawieszeniu oraz układzie napędowym. Wszystko po to, aby utrzymać się na szczycie. Ich skutkiem ubocznym była konieczność wprowadzenia pewnych zmian w nadwoziu. Przykładowo swoje poszerzone błotniki Integrale zawdzięcza powiększeniu rozstawu kół, co miało pozwolić na uzyskanie jeszcze lepszego prowadzenia, a przy okazji stworzyło jeden z najbardziej charakterystycznych detali. W 1989 roku na rynku debiutuje jeszcze szybsza 200-konna wersja 16-zaworowa, która była zdolna do osiągnięcia setki w 5,7 sekundy. Chociaż Delta w dalszym ciągu meldowała się na szczycie podium, to coraz bardziej zaczęła na plecach czuć oddech konkurencji, szczególnie za sprawą Toyoty, która wciąż poprawiała swoją celikę. Szalejący za jej kierownicą Carlos Sainz w 1990 roku zdobywa swój pierwszy tytuł Mistrza Świata, ale to Lancia ponownie wygrywa w klasyfikacji producentów. Był to jednak wyraźny sygnał, że bez stanowczej reakcji nie uda się wyjść z tej konfrontacji zwycięsko. W rezultacie we wrześniu 1991 roku pokazano Delta Integrale Evoluzione, która względem poprzedników, a już szczególnie pierwszej Delty sprzed 12 lat, wyglądała jak jakieś dzikie, wygłodniałe zwierzę. Uwagę zwracały potężne wloty powietrza na bardziej rozbudowanej masce, która pod swoim charakterystycznym garbem skrywała wzmocniony do 210 koni silnik oraz regulowany spoiler na tylnej klapie. I po tym całym wysiłku włożonym w zbudowanie i homologację Evo, po zdobyciu 5. z rzędu Mistrzostwa Producentów przychodzi grudzień 1991 roku, kiedy Lancia ogłasza wycofanie swojego fabrycznego teamu z rajdowej rywalizacji. Dla wielu był to prawdziwy szok, jednak decyzje w koncernie już zapadły. Lancia jako marce z bardziej ekskluzywnym rodowodem, taplanie w błocie już nie przestaje. Wsparcie otrzymał za to wyścigowy program Alfa Romeo. Na szczęście gotowe rajdówki otrzymały szansę, żeby się wykazać, bo trafiły wprost w ręce semifabrycznego włoskiego zespołu Jolly Club, który z ich pomocą dał radę wygrać klasyfikację producentów w 1992 roku. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie zwycięstwa wśród kierowców, ale po kapitalnym początku sezonu seria pechowych występów sprawiła, że Oriol i Kankkunen znowu musieli uznać wyższość Sainza w Toyocie. Brak pełnego wsparcia fabryki niestety sprawił, że w kolejnych sezonach Delta nie potrafiła już nawiązać równej walki z coraz mocniejszą konkurencją, ostatecznie schodząc z rajdowej sceny w 1994 roku. Swoje jednak już dawno zrobiła, bo w ciągu 8 sezonów na najwyższym szczeblu zwyciężyła w 46 rajdach. Co ciekawe, obie składowe tej liczby odpowiadają odpowiednio za 4 zwycięstwa w kategorii kierowców i 6 w klasyfikacji producentów. A jak się do tego jeszcze dołoży sukcesy w Mistrzostwach Europy i w różnych krajowych seriach, to już w ogóle jest kosmos. Całkiem nieźle jak na samochód z rodowodem sięgającym końca lat 70. I skoro już przy tym jesteśmy, to właśnie wiek Delty był jej największym problemem. Nie tyle na OS-ach, co w statystykach sprzedaży. Bo widzicie, w momencie rajdowego debiutu wymuszonego kasacją grupy B, cywilna wersja obchodziła swoje 8 urodziny. A to oznaczało, że te wszystkie kolejne lata prestiżowych triumfów sztucznie przedłużały rynkowy żywot Delty. Jasne.
każda topowa wersja od pierwszej HF Turbo do Integrale Evolutione słusznie zasłużyła na kultowy status, ale ich głównym celem było po prostu bycie szybkim. Jest wiele osób, które właśnie tego szukały, zupełnie nie zwracając uwagi na inne aspekty. Ale przeciętny klient? On miał to wszystko sami wiecie gdzie, dlatego szukając nowego kompaktu po prostu szerokim łukiem omijał salony Lancii. Ja tylko przypomnę, że w 1991 roku, a więc wtedy, kiedy Lancia pokazała Delta Evolutione, Volkswagen prezentował już trzecią generację Golfa, Opel wprowadzał nową Astrę, Ford miał Escorta MK5, a sam Fiat od kilku dobrych lat w klasie kompaktów sprzedawał Tipo. Doszło nawet do takiego absurdu, że w gamie Lancii szybciej nowego modelu doczekał się bazujący przecież na pierwszej Delcie sedan Prisma, zastąpiony przez Dedrę. A Delta? Ona na swoją drugą generację cierpliwie czekała do 1993 roku. Na szczęście, mimo tego wszystkiego, pozwolono odejść staremu mistrzowi na jego zasadach. Ostatnim wcieleniem była pokazana również w 1993 roku Delta Integrale Evolutione 2, którą, tak na dobrą sprawę, można nazwać takim motoryzacyjnym odpowiednikiem składanek The Best Of wypuszczanych przez popularne niegdyś zespoły tuż przed albumami na święta. Ale w przeciwieństwie do nich Evo 2 wciąż miało w sobie młodzieńczą ikrę, chociaż był to już wóz bardziej puszczający oko w stronę kolekcjonerów. W zasadzie cała produkcja dwójki składa się z różnych limitowanych edycji. A to zielonej, a to żółtej, a to takiej dla członków klubu Lancii i tak dalej. Było tego całe mnóstwo, a dzisiaj te samochody naturalnie stale nabierają na wartości i co chwilę można je spotkać na różnych aukcjach. Integrale Evolutione 1 też dołożyło do tego swoją cegiełkę z wersjami Martini, które upamiętniały 5 i 6 tytuł mistrzowski rajdowego teamu, a także kabrioletem zbudowanym specjalnie dla szefa Fiata Gianniego Agnellego. Ostatnie egzemplarze opuściły bramę fabryki w 1994 roku i już na zawsze pozostawiły pewną pustkę w sercach fanów motoryzacji. Jest tak dlatego, że Delta z jednej strony dla wielu stanowi synonim wszystkiego, co dawniej było dobre w Lancii, a z drugiej jest w pewnym sensie jej przekleństwem. Występuje tu podobny problem, jaki Toyota ma ze swoją nową Suprą. To dalej jest udane auto sportowe, ale po prostu nie jest w stanie dorównać legendzie tej prawdziwej Supry. Tyle tylko, że w przypadku Japończyków zamyka się to w jednym modelu, a u Włochów dotyczy całej marki. Druga generacja Delty, delikatnie mówiąc, nie spełniła wygórowanych oczekiwań, a trzecia, chociaż w sumie poszła w tym samym kierunku co pierwowzór, dla wielu nie była godna noszenia tej legendarnej nazwy. Tu można rozpocząć prawdziwy rant na temat dzisiejszej kondycji marki, ale na ten temat powiedziano już chyba wszystko, więc ja sobie odpuszczę. Zamiast tego idę odpalić kolejną rajdową kompilację z tamtych lat, do czego Was też gorąco zachęcam. Spoiler alert, na końcu prawie zawsze wygrywa Lancia. Tyle z mojej strony i do zobaczenia.